Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojerojewski z tej strony. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Moi drodzy, dzisiaj miała być kompletnie inna gra, bo nie jest to dzień tygodnia pod chorojki. Pod chorojki są zazwyczaj wtorki, ale różnie to bywa. Była sobie taka gra, jest, mam nadzieję, że będzie, którą monitorowałem od dłuższego czasu, Within the Cosmos. Trochę takie połączenie cyberpunka, może nie z Falloutem, ale z Mass Effectem. Coś a la Outer Worlds 1,5. I ta gra miała mieć swoją premierę dzisiaj, po czym została 2 godziny przed premierą przesunięta ogólnie na październik. Ale na szczęście z Łozą tutaj zrobiliśmy małe backupy, gdzie będzie mroczna żyrawka. Tak, jest ok. Sprawdźmy jeszcze opcje. Wideo. Nie, tu rozdziałka mi się nie podoba trochę. Może być przeklikiwanie się. Tu jest ok. Tu jest ok. Jest w porządku. Epickie. No dobra, ok. Zastosuj. Nowa gra. Ok. Coś tam. O, polska wersja językowa nawet. O, proszę bardzo. To jest mile zaskoczony jestem. Co? Nie, ja to mam podpisać jakąś umowę w ogóle. Ja muszę do prawnika zadzwonić. Poważnie. Alt Gaming TV, witam serdecznie. Dobrze, no powiedzmy, że to nie jest mój podpis. Wybronię to w sądzie. Nie macie za cicho gry? Czuję, że będzie kisiel, ale też sporo predi, bo ja tam widziałem jakieś mroczne żyrawki. Dzięki, Tuxedo, pozdrawiam. Ale chyba dziękowałem. Tak, za cicho. Okej. Okay. No to znów. Bo to intro było głośne, a tu jest cicho. To jest szczepionka przeciwko dziwnym żyrafom. Ale to jest gierka, która mi się tak rzuciła nieraz w oczy. Ja już nie patrzę po opiniach, recenzjach, tylko odpalam sobie jakiś zwiastun. I już na podstawie trailera mam już w głowie jakąś brednię, czy nie. Okej, okay, to zrobimy tu, to tak. Będzie dobrze, będzie dobrze. No, wściekliznę. Mechaniczną. Dalej gra za cicho. A teraz? Czy gra w planszówki? Dwie ulubione. Szachy i skrable. Pytanie, czy szachy to planszówka? Plansza jest drewniana, czy różna może być? Może być i kamienna. Nie? Czy szachy to gra planszowa? Moi drodzy, dobra, jedziemy. Jedzie. Łoza, co ty robisz? Okej, okay, kąt widzenia niech będą włączone. Namierz cel, tryb biegu, przytrzymaj. Nagość. Wyłącz. Boże, będą nagie zwierzęta. Czy nie będzie nagich zwierząt? To są chore jakieś rzeczy, nie? Ustawienie. Są epickie, jest dobrze. Sterowanie. Zadlał tak szybciej. To mi się podoba. Ale zmień przednio celowanie. Dobra, okej, okay, zastosuj. Jest w porządku. Ale rzucę jeszcze okiem, bo może faktycznie ten dźwięk jakiś. Nie, no, stówka. Dawaj nagość. Ale czyja nagość? Zaraz zobaczymy, czyja to może być nagość. Interakcja. Skrzynia. Gacie po tacie. Tu nie. A jakoś tak w ogóle ten sensitivity jest straszny. Jest czułość myszki. Nie. O, zdecydowanie lepiej. Wow, to mój P-boy. Nie znaleziono zadania. No to, moi drodzy, tak. Nie znalazłem zadania. No ale okej. Okay. No ale okej. Okay. Ale okej. Okay. Moi drodzy, dobra. Welcome to the zoo. No
No, kolorystyka, ambiencik. Klimacik na razie taki, no. Outlaws plus Chuchu Charles plus Nafik. Yep, this is our hub. You'll have plenty of everything here, except time. Now we're in the cold room. Ej, to jest chyba ważne, nie? Fish, while the meat gets ground into portions for the animal rations. And right now we're running low on herbs and vegetables. Got the hint? Nie, no bez jaj. You can find the instructions in your PDA. Kiedy załaduj dwa brykiety z ziołami, jeden brykiet warzywny do wózka. Ja pierdzielę, wiecie? Tego nie lubię. Tego nie lubię, naprawdę. Każdy zwiastun pokazuje, że to jest po prostu jakaś spieprzanie przed zmechanizowanymi a la Poppy Playtime dziwnymi zwierzakami w jakimś chorym zoo, które nie wiadomo, czy jest piekła, czy jest jakimś efektem dziwnego eksperymentu szalonych naukowców. A tu nie, kurwa! Cooking Simulator zaś, nie? Nie, spoko, ogarnę, ale po prostu ja nie lubię takich gier, nie? Załaduj dwa brykiety z ziołami, jeden brykiet warzywny do wóz. Nie mam ochoty na coś takiego. No to fajne zioło. Am I supposed to wait for you forever? Tak, typie, bo twoi twórcy mnie ofulali. To jest wprowadzanie konsumenta w błąd. I nie patrz na mnie tak tym oceniającym spojrzeniem, bo tego nie lubię. Most of the bricks will be left as a reserve. And take these ones with you. It's time to show you our workhorse. Żadne Until Dawn, nie gram w żadnego Until Dawn, chociażby były remastery remasterów i tak dalej. To jest w moim wykonaniu show dopełnione i całkowicie zakończone. Nie chcę go zepsuć brakiem takiego samego flow do nagrywek jak kiedyś. Dlaczego się uśmiechasz? Przecież nie, bo ja bym obsrał zbroję, typie. Ale ten uśmiech jest po prostu straszny, jest przezłowieszczy, nie? And here is our KATIE, Kinetic Automated Transport with Innovative Engineering. Katie will take you around the zoo. Teraz 8 godzin karmienia zwierząt, nie? Nie, serio, wejdźcie sobie na Steam i odpalcie sobie tam ten pierwszy film. On się tam chyba z automatu. Nie. I tak za każdym razem? Uda się na strefę żyraf. To przynajmniej żyrafa będzie tutaj pierwszą atrakcją. Żyrafa, tak jest. Pingwin, o nie. Słoń, o tak. Wolę słoń od pingwinów. If you know what I mean. Jak będzie gumowa żyrafką, nadciągam. Mogę od razu trochę trucizny z trotylem i szczyptą C4 wrzucić do tego papu. Tak, profilaktycznie. Czemu nie? Artur Witton, tak. To jest poważna gra. Aha, że to zwierzęta są nagie. Ale to za nagie zwierzęta chyba nie zdejmują kanałów. W swoim sensie, że długa trąba? Nie, w swoim sensie najgrubszy polski raper. Follow me. This is our kitchen factory.
Całkowita waga, jeszcze tu dostosowywanie i tak dalej. Ja się czuję seryjnie w jakiejś mrocznej zagadce Simona ze szklanej pułapki. 3. Zwierzęta otruje, zanim one zdecydują się mnie wystraszyć. Jedzie nasz żywiciel. Kto to? Patryk Rojewski. O kur... Ugotuj karmę dla żer... Nie. Nie. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Ani jednego takiego ekranu nie widziałem w zwiastunach. Nie. Kiedy naprawdę wiesz, że twoi widzowie lubią horrorki. To jedna z najstarszych, albo przynajmniej chyba jedyna, najdłużej prowadzona playlista w historii mojego kanału. Chyba 12 lat z 13. I naprawdę chcesz, widzisz, fajnie, posraństwo, ej, tu faktycznie można się wystraszyć i śmieszna zwierzątka, będzie wesoło, nie? Żylia zwierzątek pluszowych w życiu wykorzystałem do wstępniaków pod Happy Wheels, nie? Tymczasem! Excellent, Paul. Cut. Now do the same with the herbal brick from the recipe. Go ahead. Prawdziwy horror! No tak, bo wiecie, tam był ten horrorek, co mi moi kochani admini polecili. Tamten mroczny domek nocą, tam taka babowownia, gastro nocne. I tam też, no, Jezu, muszę hot dogi robić, hamburgery te. Ale tak trochę pomarudziłem, nie? Więcej ta bombeki niż strach, chociaż kilka razy podskoczyłem, ale suma summarum wyszło fajnie, nie? Wyszło naprawdę fajnie. A tutaj... Nie, po prostu... Ta zaraza survivalowa, która przechodzi na różne gry... No okej, równie dobrze ktoś się może ze mną kłócić. No dobrze, Rojo, ale myśmy też kiedyś na mordę dostali twoją RPGową zarazę, gdzie elementy RPG były wmontowane w każdy gatunek i dalej są. No to faktycznie, ktoś mógłby mi tak odbić piłeczkę i tu mógłbym polec. Ale tu nie było informacji. Aktywuj dźwignię, bo puścić wózek z narzędziami. Dobrze, tu przynajmniej są te oznaczenia, nie? Dajcie mi już tą żyrafę. Co? Ziomek wygląda jak ten zdrajca z Jurajskiego Parku, nie? Co te próbki zajumał. I go ten plujący dinozaur załatwił. To open the door, you need to insert your PDA into the enclosure terminal and select open enclosure. Serio, zaraz będzie coś takiego, żeby otworzyć te drzwi, potrzebujesz karty. Dobrze, wodzu, teach me master, gdzie jest karta. Więc tak, tu masz trochę plastiku, tu masz trochę gumy, tu masz generalnie prasę do stopów i musisz sobie sam ją wykraftować. Potem musisz ją aktualizować i autoryzować. Następnie musisz ją odlać, odpalić i dopiero wtedy możesz otworzyć drzwi. Zajebista gra, stary, naprawdę. Przywracasz mi wiarę w gaming. Skąd te zwolnienia w branży? Marzę o żyrafie, marzę, ja uściskam. Ona będzie chciała mnie zjeść, ja powiem, jedz mnie, pizdacz, jej! Mapa symptomów. Biapokleo, co?
Otwórz... Tarcza! Jaka analiza symptomów? Pachu, pozdrawiam, dziękuję ślicznie, cześć. Otwórz wybieg. A tam Fagata. Kurwa, yeah, kurwa, dziwki. Woo! Następna żugajka. Uuu. To jest wybieg. Nareszcie. Moje. Tak. Moja żyrawciu. Moje pynie. Kleo. Ale śliczna żyrawka. Naprawdę jest ładna. Naprawdę jest ładna. Zajebista. No i co, Kleo? Jak tam? Pogłaszcz. Jak pogłaszcz? Pogłaskać zwierzę po raz pierwszy. Mogę pogłaskać pieska. No głaszczemy żyrafę. No. No ja naprawdę się staram. Ale sami już widzicie, że jest coraz gorzej. Ja naprawdę się staram. Jakoś powinna się na mnie wysrać na przykład. O, ta jest wkurwiona w chuj. No ty jesteś ta mechaniczna, pająkowa? Jezu! Ciekawe co na to Donatan. No w tabo, Kleo. Podnieś wiadro. Dobrze. Podniosę wiadro. Mam wiadro. Ta jak przy... Jebana. Co ja teraz mam zrobić? Wyrzuć karmę do karmnika. Gdzie macie karmnik? Ja jestem nowy. A stary się zlagował. Cisnął, ja pierdolę. Ej. Ja im obstawiam, że tu jest. Ale będą szama. Tym razem broja się zrzygał. Nie? To tak wyglądało jak wieczór kawalerski. Otóż wiatro do łuska zarządzania. No na razie emocje jak na grzybach. Nie, tak jeden wyrazek, nie? Jeden wyrazek. Emocje jak na grzybach, albo emocje jak po grzybach, nie? I tak... Life changer! Gra trochę długo będzie się rozkręcać. O Boże. Great. Now put on the MFE. What's that? To samo chciałem powiedzieć. Mobilny ekstraktor kał. You've eaten shit before. Now you're going to suck it. I don't know. Why do we need all this? You constantly monitor the health of the animals. And taking excrement for tests is one of your key tasks. Czy jest jakiś tarczownik, który pracował w zoo? Czy odkurzacz, żyrafowy odkurzacz gówna istnieje? Nie, serio, wybaczcie, nie wiedzę, ja się nie znam. Ja kiedyś poszedłem do zoo, łosie się ruchały, patrząc mi prosto głęboko w oczy, stwierdziłem, pierdolę to zoo, nie? Pracuję w korpo. To trochę jak zoo. Ja żyję w zoo, ale nie pracowałem. No i pięknie, za to was kocham. I od razu jeb. Artuditum zawsze w formie, chyba że coś wciąga przed streamem. Ja pierdolę. Moja pierwsza broń to jest jebany miotacz ognia. Ej, a możemy przetestować na tobie? Ej, to nie...
Ten jego uśmiech, nie? Patrzcie. Ja pierdzielę. Wsadzę. Jeszcze nigdy nie wsadzałem żyrafie w dupę. Ja pierdzielę. Jestem jakimś miłośnikiem anal, ale jebane żyrafa. Nie, to chyba nie o to chodzi, Rojo. Zbierz fekalia. Aha, że nie wsadzam im tego w tyłek. Ja pierdzielę, już myślałem, że gra się rozkręca. Kleo, gdzie wy sracie? Pewnie srają tam, gdzie jedzą. No nie myliłem się specjalnie. A mogę potem tym strzelać, nie? Bo to wystarczy przycisk, nie? Ja mam tak z taką wciągarką do liści. Mogę je wydmuchać na kubkę i potem wciągnąć, nie? Brudne myśli. Tu nic nie jest czyste, stary. Widziałeś to, Zo? Ja mam 10 tysięcy pomysłów. Mogę wziąć ten sprzęt na wstępniaki dla sponsorów? Proszę. Now take the TIS to avoid unnecessary questions. It's a thermal imaging system. You can just call it a thermal imager. It's needed to determine the body temperature of our animals. Podnieś TIS. Wolę TRIS. Good. Now install it and measure the temperature of the giraffes. W sensie to jest jak termometr? Muszę im to wsadzić w tyłek. Panie Roje, dlaczego chce pan każde narzędzie wsadzać żyrawce w dupę? No nie wiem, bo to gra i mogę. W realu nie wiem, czy byłbym taki odważny. No. A to opowiem wam ciekawostkę o żyrawkach. Nie, ale to nie jest brednia. Żyrawki zostały tak brutalnie potraktowane przez ewolucję, że człowiek, czy tam inne zwierzęta, jakąś tam na zasadzie od mózgu jakąś żyłkę wykonawczą, na zasadzie, że mózg wysyła impuls, na przykład ja wysyłam impuls, nie wiem, zrób durną minę. Nie? A że żyrawki, jakim te łby rosły, nie? Się rozciągała ta szyja. To coś się tam zjebało po drodze i ta żyłka, która przekazuje tą informację, idzie przez całą tą jebaną szyję i zawraca. Dlatego mają opóźnioną reakcję w ogóle żyrafy. Kompletnie. To widać na przykład przy zagrożeniu. Widzą, że jest zagrożenie i dopiero po kilku sekundach uciekają. Serio, to jest gdzieś National Geographic albo Animal Planet o tym, bo ja mówię, bez jaj, to jest jakieś chore gówno, nie? Także, no, nie, ale teraz bez ściemy, nie? A, to ta jest okej, dobra. A to nie jest trójnóg pod MGT? Przecież to jest trójnóg pod MGT. A, nie ma z nami dzisiaj przyjaciela geodety, bo geodeci też mają te trójnogi takie, nie? Wszystko mi przypomina, kurwa, trójnóg pod MGT. Ja też mam statyw, nie? Tylko, że nie, z tego statywu to ja minigana robiłem. To już są poważne rzeczy, nie? Ej, ona mi spinkoliła, zanim ją zmierzyłem? Ej, teraz się wytrwanie, zrobię dwie naraz. No nie! Poł jest gorąco. Poł ma gorączkę. A ty, bydlaku? No to niedobrze.
Trzeba jej wsadzić coś zimnego w tyłek. No ja, widzę, że jesteś konsekwentny w opór, bracie. Mam to po tacie. Odłóż Tris, weź Yennefer. Dla mnie git, dobra wymiana. As you can see, one of the giraffes isn't doing well. We need to make a dart with Temperalax. It's a medication. A nie lepiej jest wsadzić to w tył. By the way, it was developed by one of the dokładnie, czapka na gorączkę. Przepraszam, jest coś takiego. Tata mi pakował nieraz. No. Nie, naprawdę, chorojki, nawet jeśli mnie zawodzą, jakaś tam irytacja, za którą, przepraszam, się pojawia, nie? To potem... jeszcze nie, Daniel, jeszcze nie. Na razie to jest Farming Zoo Tycoon Simulator. A tam on XR, wiem, że się oblizujesz. O kurde, to są znajdźki. Oż ty w życiu. Ale proszę bardzo, Nexera też się pojawia w niejednej grze. A z biednego łozy się ciągle w kiblu śmiejemy. A w ogóle, mówiłem wam? Chyba mówiłem wam. Tak, mówiłem wam. No ale to nie wszyscy musieli być ostatnio, nie? Że na ASG z Rojem 4 w tym roku, ostatnia edycja w Poznaniu, będzie Kaszanka. I Kaszanko ostatnio odwalił taki film. Nie wiem, czy to był short, czy TikTok. Chyba TikTok. O... o tym, jakie lekarstwo wziąć, kiedy złapiemy pasuta. Wpiszcie sobie Kaszanka, pasut. Odkryjcie to sami. Opuść wybieg. Ale się nawet nie rozkręciłem. Stoję tu już 28 lat. Dalej nic nie podejrzewają. To co? Koniec imprezy, czy jak? Szkoda. In the terminal, you can check all the analyses you've collected. All right, take the trolley back to the train. Do I have to make some medications too? Well, you studied chemical technology in Indiana. You'll manage. Damn, how do you know all this? Trust me, it's not something worth being surprised about here. But I barely lasted 6 months there. Got kicked out in the first year. No worries, that should be enough to mix a couple of ingredients following a ready-made formula. Będzie kaszanka. Aha, w sensie, że jedzonko. Nie, no ja. Nie kojarzycie programu Pławdziwa Pławda? Ja nie wiem, dlaczego dzisiaj cały dzień sobie to podśpiewywałem. Pławdziwa Pławda. Albo Influ w Puszczy? Nie kojarzycie tego? Boże. Czy nagram Amnezję Machine for Peace? Chyba tego nie nagrywałem, nie? Albo nagrywałem? Nie, nie. No w przyszłym tygodniu tego Silent Hilla sobie sprawdzimy, chociaż słyszałem, że są bardzo mieszane recenzje w ogóle. Tylko, że my sobie to ogarniemy w przyszły czwartek, bo we wtorek, zawsze miesiąc przed, wam puszczam zaproszenie na AZR-a. Będzie tips, będzie kaszanka. I jeszcze staram się załatwić smoka i słonia. Ale tutaj nie mam żadnego potwierdzenia jeszcze. Dzieli nas piłka. No, Jozi. Dobra, wszystko jasne. Nie, naprawdę. Jest tak fajny humor. Naprawdę, jak macie mela na ryj, to nie musicie się obawiać pasuta. Serio. Jeszcze goździkowa to propsuje, to czy my gadamy? Oddaj odchody do analizy.
Okej. A ma pan taki kubeczek na kupę? To sobie postawię na desce klozetowej rano, żeby nie zapomnieć. Bo tu jest napisane, że mam oddać odchody do analizy. Chyba, że twoje, bo mamy tą maszynę, nie? Nie? Daję przydatnego, nie? A jak przychodzi co do czego, to... Piękne dźwięki. Są przepiękne. Okej. Zbieramy? Nie. What the fuck? Now you need to load the trolley into the train. Kto kogo wystraszył? On mnie miał wystraszyć, czy miałem zauważyć coś innego? Znaczy, suma summarum, się podskoczyłem, także... także w sumie jest okej, wam powiem. Aktywuj dźwignię, by zadać wózek. To w sumie to chciałem zrobić od początku. Excellent. Now this is our mobile vet station. To make Temporalax, you need to load the station with enough vials. But in the future, you'll have to gather the vials yourself to cook it up. But keep in mind, chum, there are not so many vials. Think twice before using them. A czy mogę te ampułki wsadzić, że... Can I? I'm sorry. Przygotuj melanary. Okay. Czy jest mela na ryj? Strakostop, Panadolf. Kurwa, nie ma mela na ryj. Ja pierdolę. Perfect. Now take the dart from the dart dispenser. Cool, you've got Temporalax. Now load it into the veterinary gun. It's in the gadget trolley. Ej, ten wózek jest jakiś zajebisty, nie? Tu jest wszystko. Tak jest. Mam. PKK. Okej. Okay. To co, reload? Now the only thing left is to dart the sick giraffe. W sumie w każdym zawodzie znalazłem coś dla siebie. Nawet produkcja, nie wiem, tych łyżek do butów, nie? Strzelba. Produkcja parasoli. Super strzelba, nie? Statywy, minigany i trójnogi potem GT. Wszędzie coś, gdzieś coś znajdę. No jak gdybym miał przerzucać w tartaku drewno, to bym trzymał tak, nie? Zbieranie szyszek? Mówcie mi grenadier, nie? Uśpi gościa. Wiesz co? Przeszło mi to przez myśl, ale... Robimy to? Nie no, w sumie to horojki, nie? Aha, nie mogę. Cofa mnie od niego. Ale to była moja pierwsza myśl, panie Tomaszu Dolik. Przyrzeka, pierwsza myśl, nie? Dobra. O cholera, tylko która miała wysoką temperaturę teraz, nie? Która była? Nie, czekaj, bo tu była... Czyli muszę walnąć po... Okej. What the fuck? Dobra, po, gdzie jesteś? Nie? No ale są nawet oznaczenia. Nie? Jest po. O, gdzie ty masz dupę?
No kurde, powiem wam. Niby nie jest to horrorek, ale bawię się szampańską. No ale w sumie jako tako dupa zaliczona. Dawka zacieszu, dokładnie tak. Dobrze powiedziane. I did this for the first time. Hopefully he'll get better soon. Well, don't doubt that. We need to get back to the hub. No co, odkładamy chyba sprzęt, nie? I co? No ja bym tu jeszcze zabawił, nie? No nie idę. It's time to leave you alone with our lovely zoo facilities. Jezu Chryste, on mi zostawia wolną rękę, nie? Chopie. Przyrzekam, że już jutro żyrafki będą dziwnie chodzić. Tu przychodzą fan maile. Every zookeeper is entitled to a service card. This one's mine. If you perform well tonight, you'll get one in the morning. Is that your wife? Should I tell her you're staying here for the night? Keep in mind, I'll lock you in until morning. No problem. To zoziarze tyle zarabiają? As you wish. Good luck, Paul. Stream podczas fame? Ryzykowne. Nie przyznawaj się, że to oglądasz. Odważny jesteś. Przynajmniej mamy 220, 235 normalnych ludzi. To był stary Isamu? Ojciec Buddy? Niezła bryka. Ale ja bym wolał transporter opancerzony. Entered here who knows how long ago. You're not answering calls. I'm worried. So? Lily, sweetheart. Sorry. Didn't hear you right away. Everything's okay. They put me on probation, but I had to start immediately. You should just go home. I'll be back in the morning and tell you everything. Paul, but I saw them lock you up. It's not normal. Yeah. It's just protocol here. They took away my phone and made me sign an NDA. And all I have to do is feed and treat the animals. Oh, and by the way, there's plenty of meat here. I want my girls to finally eat normal food. I'll be right back. Don't go away. Yeah. Zaraz ty chcesz jej dać to żarcie, co? Jakoś nie widzę, żeby ktoś tam stał. No. Przejście jest tutaj. Nikogo nie ma. Ale to mnie zaintrygowało, nie? Ej, siedzisz tam już tyle miesięcy. Nie? A gracz ma wrażenie, że to jest jego pierwszy dzień w pracy. Boże święty. Nie, ja naprawdę nie lubię być oszukiwany przez swoją największą miłość, czyli gry wideo. Okej. Okay. No, to mi się podoba. To jest okej. Okay. Dobra, zróbmy im trochę tego jedzenia. Jedzonko było... Chyba tutaj? Tak, ale trzeba...
Nie, ale tu nie ma jedzenia. Nie, nie o to chodzi. Skrzynce na paczki. Okej. Gdzie może być skrzynka na paczki? Cały sprzęt. Strzykawka do krwi. Nie, to kompletnie nie jest gra, na jaką byłem dzisiaj mentalnie przygotowany. Przyrzekam. Przyrzekam. Widzicie gdzieś skrzynkę na paczki? Tu ten dział cały jest zamknięty. Sprawdź wybieg, nakarm zwierzęta, zbierz wyniki, zbierz temperaturę, zbierz dźwięk. Oddaj krew do analizy, oddaj odchody do analizy. Co to jest? Wiecie, ja myślałem, że to będzie jakieś połączenie Outlasta z Poppy Playtime. Nie wiem, ja tam jakby nie wgryzałem się w recenzje, bo tam są mieszane. Ale ja się czuję oszukany, nie? Ja rozumiem, ale chyba, żeby wziąć mięso, ja muszę ten wagonik, nie? Nie, że dzisiaj ubawiłem setnie, ale chciałem się też trochę pobać z wami. No. Mamy mięsko. No chyba, że po prostu takie to zaniosę, nie? No nie wiem, czy to jest legalne, bo to podchodzi mi podprowadzanie spinaczy z biura. Dobra, zatkałem kobietę mięchem. Macie też czasami coś, że choreki się nie starzeją specjalnie? No. Dobra, może inaczej. Do jakiego zwierzątka my mamy pocisnąć? Tak na wszelki wypadek, nie? Sprawdź kolejny wybieg. Aha. Żyrafia, walabę, goryl.
Chodźmy zobaczyć, co tam u pingwina w Nowej Brytanii. Tak, co żerą pingwiny? No rybsko. Ale nie mieliśmy dostępu do tych. Odciąć. Jezu, jeszcze mam brać centymetr odcinania żarcia. Dobra, w dupie mam tą walabię. Nie mój problem, ciśniemy. O Boże! Pingwiny nakarm lodem. Jeez. Dobra. Nie. Jak to było, żeby odpalić ten wózeczek? A, on to bierze, nie zamyka dźwignię. Dobra. Wózek z narzędziami, wiadro. Ale ja chcę rączkę. O, tu. Dodatkowe iwenciki tutaj. Night zookeeper, Paul Connolly. Oh, thank God, finally. Please don't hang up. I've been trying to reach my husband all day. He's a scientist, Clarence J. Summers. People usually call him CJ. I'm sorry, ma'am. I'm here alone. Please check for me. He should be in the lab. Is there a lab here? Oh, I understand. You're new. Then, one last request. Look in his locker in the break room. Code 1768. Ma'am, this doesn't feel right. Paul, I'm begging you. CJ needs to take his medication regularly. I just want to make sure he has them with him. Just open the locker, that's all. Nie, bo sama konstrukcja, koncept. Czuć, że coś tutaj jest nie tak, totalnie nie tak. Znaczy, to może mieć swój urok, nie? Ale... Znajdźki. No to nie jest gra. Ja się chciałem dzisiaj całkowicie, przyznam wam szczerze, odmurzyć. Totalnie. A tutaj po prostu czuję się, jakbym wrócił z pracy do pracy. Ktoś pierdnął? To wy? Wilson? Kto co blokuje? Co? Nie! To muszę trochę... Tak, o, teraz. Przecież to są te kangury. Chyba. Przecież nie mają tego worka.
Ej, tego nie lubię, nie? Bo tu widać, że tu się zacznie coś dziać może za 3 godziny, nie? Mike Bird, ale... Twój ulubiony temat. Co zrobić, żeby ludzie nie robili refundów? No to wrzućmy wszystko to, co pokazywaliśmy na trailerach, ale tak gdzieś po 3-4 godzinach. Ale to takie będzie nie fair wobec konsumenta. Dzięki Marcin, pozdrawiam serdecznie. No tak, nie? Nie? No nic, dobra. Sprawdźmy. Chociaż nie, czekaj, trzeba je nakarmić, nie? Nie wiem, czy będą zachwycone. Gdzie macie żarcie? Tutaj, dobra. Nie pokroiłem wam w plasterki, jak lubicie. Dobra, mamy wale, penę, jamy i salę. Nie! Chcę w połóż. Tak jest. Teraz tak. Ten sprzęt do geodezji. Widzę, że się wszystkim pogorszyło. Jest ale wybredne, nie? Penny jak tam? Penny jest ok. Sale. Dobra. Co ja robię? Dlaczego ja w to jeszcze gram? Jestem oszukany. Gdzie jest Wally? Wally! Co ja robię, nie? Wiecie, to jest coś takiego, jakby ktoś wam... Ej, stary, zapraszam na strzelankę ASG. Będziesz się tak bawił, mamy przejebane pole, nie? Przyjeżdżasz na to pole z repami, wszystko, bateryjki, tego, zakładasz cały spej, gotowy. I nagle dowiadujesz się, panowie, tutaj macie łopaty, bo tam się ktoś wyżyga i wysrał. Także tu musicie posprzątać. Wilson, ty bierz grawie, bo tam jest za dużo liści. I tak przez 3 godziny sprzątacie, nie? To jest mniej więcej coś w tym stylu. Albo idziecie na urodziny, nie? Macie się bawić, już wiecie, że będzie fajnie. No, roja, I solenizant was wita w drzwiach. Cześć, mordeczko, słuchaj, więc tak. Tam masz ziemniaki, tam masz pomidory, tu masz strugaczkę, tam jest wiatro. Nie? You know the drill? Rozdajemy kody. Tuxedo DLDS wygrywa. Jeśli nie przyjmuje, to daje komu chce. Ustalcie to już między sobą. Póki co, kodzik, odlosowanie na hasło Tuxedo, zapraszam. Ale dramat, jestem zawiedziony. Kompletnie. Wiecie, to tak jakbyście, nie wiem, wychodzi... Nie wiem, no, Call of Duty nowe. Odpalacie tego, już zajebiście, Hans Zimmer, Michael Bay, już czujecie, że będzie rozpierdziel, nie? I nagle dostajecie symulator simów. One dalej żygają? To jest śmieszne. W sumie spoko. Ej, postrzelam sobie was. Tylko kurde, ja chyba nie mam amunicji. Czekaj. Tego jeszcze nie miałem. Nie, to nie można podziczeć, nie? Gra nie przewiduje. No nie przewiduje. Arasz? Co to jest? Ja pierdzielę. Ale można pogłaskać kangurka. Co to jest? I wygrywa Mirosław Baka.
Gratulujemy, Mirosław Baka. Kod kolejny. Czyli w sumie jakby trzeci. Na hasło Marcin. Zapraszam serdecznie. O rany! Nie no, wymieńmy narzędzie. Ja pierdzielę, ale mi się tego... Nie, wow. No, ale refund leci, nie? Postaram się za refunda kupić coś lepszego na przyszły tydzień. Znaczy nie, no ten Silent Hill będzie. Dobra, sali chodź, bo... Sali, stój. Troja, co ty robisz z tymi biednymi karungurami? Jeszcze chwilę, jakiś ci da po prostu w mordę. Dobra, wezmę kał. Nie podoba mi się wasz kał. A tu co się dzieje? Ja pierdzielę. Ale to jest po prostu... Ja byłem tak podjarany tym, co się na trailerze dzieje. Ale nie dam z siebie zrobić debila po prostu. Sorry. Oszukujecie graczy. To macie na mordę antypromocję. Bo sam koncept jest naprawdę fajny, ale to się nie tak powinno nazywać kompletnie. Losujemy. I wygrywa Woza Design. Super. Gratulujemy. Eolian. Moje intencje były dobre. Trochę brudne, ale dobre. Moi drodzy, mam nadzieję, że chociaż przez chwilę się dobrze bawiliście. Ja tak. Nie, naprawdę, mimo że czuję się oszukany jako konsument, to znalazłem tutaj narzędzia do uważam, takich humorystycznych akcji. Czy wam się one podobały? Nie wiem, ale ja się uśmiałem. Ale ja zawsze słynąłem z tego, że potrafię się rozśmieszyć. Moi drodzy, jutro oczywiście podcast na Tarczywych z bardzo fajnym gościem. Bez schematu. Długa, ciekawa, interesująca w kilku aspektach taka mocna rozmowa. W niedzielę w duo z grami na ty. Jeśli naprawdę jesteście spragnieni przepickiego, ludologicznego pierdolenia, to witamy i zapraszamy. Godzina 12, czyli podcastowy weekendzik. Z kolei we wtorek oficjalna zapowiedź już z odpaleniem rejestracji, godzina 18. Ustawcie sobie na budzikach, żeby potem nie było płaczu, nie zdążyłem, nie zdążyłam, bo mamy mniej slotów, bo pole jest mniejsze, czyli nie 600 jak ostatnio, a 300. Także to pęknie szybciutko. Przypominam, wtorek 8, tak, 8, godzina 18. Zapro z rejestracją. AZR4, Poznań. Wilson, widzę, że jesteś. Widzimy się, mordeczko. Bo mam sporo naprawdę fajnej wiary w Poznaniu. Zresztą w Onexere. Tylko, że Onexere nie jest jakby z Poznania. Ona jest tam obok. No i potem w czwarteczek Silent Hill 2 remake od studia Blaber Team. Zobaczymy, jak im poszło. Przekonamy się sami. Mam nadzieję, że jak odpalę Silent Hilla 2, to nie dostanę na mordę z tym szacunkiem do moich kochanych RPG-ów, systemu kreacji postaci w roleplayu. Bardzo dziękuję za uwagę i wspólną zabawę. No i zdrowia oczywiście przede wszystkim. Trzymajcie się, kochani. Najlepsze.